Dobra, witam w 53. odcinku. Zagrajmy w GTA San Andreas. Co to takie ściny są w ogóle? Tego nie rozumiem. Aż tak tego nie było. No dobra. Zrobiłem już właśnie ten tą misję misję parkingową. Ja wam pokażę już pod koniec odcinka, jak ten. Jak to, że to akurat prawda, że akurat nie kłamałem i będzie wszystko fajnie. No i będziemy dalej wykonywali to, co mam zaległe. Przede wszystkim muszę kupić wszystkie praktycznie ubrania, które kupiłem, no bo niestety mam tylko te z Binko, a Suburbana czy Prolapsa to tam mam nic właściwie. Dobra, zapraszam do kolejnego odcinka pod nazwą Run for Lee. Hey, Boozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ran Fa Li. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Yeah. Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Aż tak nie ufacie Karolowi? No trochę nieładnie, no trochę nieładnie, Chińczyki, no nieładnie. Dobra. Zabierz samochód z parkingu lotniska. Jadziemy z tym koksem, kurde. Dlaczego nie robiłem ostatnio tak wielu filmów, jak miałem zrobić to tak zwany tydzień GTA? Niestety mi się nie udało ze względu na to, że po pierwsze w ostatnich dniach miałem takie rodzinne sprawy do załatwienia i no, musiałem je niestety zrobić, no bo czas tego wymagał i akurat no niestety tak wyszło. I jeszcze chwila, ponieważ muszę coś jeszcze zobaczyć innego, tak więc zaraz do was przyjdę. Jedziemy na lotnisko, tam gdzie właśnie nasi ziomkowie chcieli, żebyśmy tam wskoczyli. W akcję! Wow, myślałem, że wjadę w policję. No i tak jak napisałem, niestety PS2 będę musiał dać do wymiany napędu, bo po prostu tak mnie to wkurza. Doczytywanie się miliard godzin jednej gry, która tak naprawdę nie jest właściwie zarysowana. Dla mnie to jest bez sensu. I będę zbierał kasę na wymianę napędu. I ten. No i zobaczymy, jak to później będzie, tak? O. Można też takim sposobem wjechać tutaj. Bo się tu wyjątkowo pomyliłem. Dobra. Zabierz samochód. No trochę daleko jest ten samochód, nie powiem. No. Ale nie martwcie się, ludzie, już w przyszłym tygodniu, oczywiście moim ostatnim tygodniu ferii, ale zawsze coś, pojawią się kolejne filmiki, kolejne warte uwagi gameplaye i zagrajmy w GTA. A na razie z innych gier to przerywam inne rzeczy, nie? To pułapka, Da Nang Boys obstawiają wyjścia. O, damn it. Odstaw samochód do garażu. Spoko, ale ja i tak dojadę do celu. Nic mi nie zrobicie w sumie. No, to się jeszcze okaże. U nie. No zajeb. Świetnie. Dobra. Teraz tak. Trzeba po prostu dać mu łeb. Dosłownie. I nie ma już problemu. No.
powiedzmy. Dobra. Intensywna akcja na razie. Łe? Czyżby? To zobaczysz. Zajdę tak daleko, że przejadę przez całe miasto. Hehe. No. Tam. Przepraszam pana, ale pan się odrodzi. Nie ma sprawy. Pan się odrodzi i to bez żadnego tam. Czy dojadę? Wiecie co? Ja bym ich kropnął. Bo ja tam się nie będę szczypał z nimi. Wow! Fuck! Jedź! Jedź! Błagam, jedź! Jedź! Kurna! No nie! W dupę! Nie! 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 Jedź! Jedź! Fuck! Damn it! Nie dość, że... Gango, ale to się policja mnie ściga! Co to ma być? I to jest sprawiedliwość w GTA? Nie! Gońcie się! Gdzieś to mam, ja chcę to zrobić po prostu, bo kurde, naprawdę kiedyś, grając na PS2, tak więc, tak wiem, retrospekcja, wiem. No ale co? Robiłem to zadanie na PS2 i kurde, no takie łatwe ono nie jest do końca, więc... Widzicie, tak nie szpanujcie, że zrobiliście zadanie za zerowym podejściem. Ale daję radę. Daję radę na szczęście i to się liczy, ziomy. No, jeszcze. Jeszcze kuźwa, o nie. Daję radę. No! Fuck! Spie... I tak dojadę. Dojadę! Ha, ha, i co ty na to? No i co mi zrobisz teraz? Co? No co? No co? No co, gdzie ty celujesz? Porypało cię? Co za głupek? No, kretyn. No, ja pierdzielę. We mnie celuje jeszcze. No, strzelaj. Strzelaj. Taki odważny jesteś. No właśnie. Dobra, dajcie mi jakiś samochód. No jakiś jest, w końcu. Kurczę. Dobra, dajcie premiera. Chociaż nie chcę Tuska, bo Tusk to tam... Chociaż on to tam chciał zrobić z Polski drugą Irlandię i zrobił. Bezrobocie spore jest, że... A idź. Cóż. Dobra, teraz sprawdzimy, no. Ten kapitał pod hotelem, żebyście mi mogli uwierzyć. Bo jak pamiętacie, w jakimś tam odcinku, bardzo poprzednim, no to nie miałem tego kapitału, a teraz proszę bardzo, panie i panowie, oto kapitał. W wysokości 2000 dolarów na jakiś okresowy czas. Co to za telefon? No to zobaczmy. Big! Catalina, is that you again? Aha. No to Catalina, ona się przy... Co ty robisz z moim autem? Ty. O właśnie, dobrze CJ powiedziałeś. Co ty odpierdzielasz? Dlatego nie warto parkować przy tym hotelu, bo oni kumają to, że my zaparkujemy tam samochód i oni już to odbierają jako ten, jak to się nazywa? Że my faktycznie chcemy coś obsłużeni przez parkingowego, nie? To jest błąd oczywiście, bo w moim przypadku to nie było trafne. Nie dotykaj tego radia? No to dotknąłem i co? Nie poraziło mnie chyba, nie? Nie wyskoczył aligator z kasety w magnetofonowej, nie? Dziwne. Naprawdę dziwne te piosenki niektóre są. Don't touch this radio. No to... Nie wiem. Kto to w ogóle pisał? Ja nie wiem. Dobra, a jeśli chodzi o kwestię z ubraniem... Aha. Jeśli chodzi o ubranie, to ja je zmienię... znaczy, mogę sobie zmienić teraz, ale nie mam za bardzo wyboru, żeby zmienić na jakiś taki fajny odjazdowy. Więc ubrania będę kupował wtedy,
Kiedy skończę fabułę w San Fierro? A, to jeszcze troszeczkę czasu wymaga, żebyśmy mogli już skończyć i nowe ubrania będą, nie będziecie narzekać, nie? No, dobra. Więc to byłem ja z tej strony, witam w kolejnym odcinku i zobaczycie, że tym razem już będzie naprawdę ostro. I tym razem już będę kręcił częściej odcinki, postaram się oczywiście, żeby tak było. Więc dbajcie tam o siebie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, bywajcie, cześć!